dajmy szansę innej muzie. Muza jest wieloosobowa, bo pod dyrekcją pana Tomasza Łukaszuka zespół wokalny No Name. Dziewczyny. Z Pałacu Młodzieży. Dobra. Pałac Młodzieży w Olsztynie. Imiona swoje, chociaż żeby wiedzieli słuchacze, jak można to. Ania. Ania. Marta. Karolina. Gosia. Emilka. I Emilka. A przy znakomitym fortepianie marki, której możemy podać spokojnie, bo to jest Yamaha, nie wstydzimy się dobrych marek. O markach jeszcze dzisiaj będziemy mówili. Bardzo proszę, macie Państwo szansę na koncert naszej znakomitej olsztyńskiej młodzieży. Dziękuję. Co zaśpiewacie? W naszym wykonaniu usłyszymy trzy, a w zasadzie pięć piosenek, bo jedna piosenka to będzie taki miszmasz trzech piosenek zespołu The Beatles. Brawo, już myślę, że możemy. Potem solowa piosenka wykonania Emilki pod tytułem Rebeka. I na koniec zakończymy przeróbką utworu teksański zespołu Hej Kasi Nosowskiej, no w naszej aranżacji. Super! I get high with the help from my friends.
Pozwólcie jeszcze sekundkę, chciałem wam powiedzieć, że nie tak dawno, zupełnie w 1972 roku tutaj na placu na Karolku, ja na jakimś tam klawiszach próbowałem, a dziewczyny takie w waszym wieku mniej więcej śpiewały harcerskie piosenki, między innymi zaczynała też Iza Trojanowska, więc każda z was ma szansę dzisiaj na dalszą drogę. Chciałem powiedzieć, że biblioteka stoi przed wami otworem. Traktujcie to miejsce i naszą nową salę, którą budujemy i którą skończymy w tym roku na 1 maja, jakoś tak na 100-120 osób, jako znakomite miejsce koncertowe, w którym możecie prezentować swoje produkcje artystyczne. Podziękujcie proszę w moim imieniu, w imieniu nas wszystkich tutaj pani dyrektor Iwonie Łasińskiej-Pawlak. Cieszymy się bardzo. Jestem zaszczycony, że Tomasz, z którym wcześniej spotykaliśmy się na scenie z innych okazji artystycznych, tak znakomity zespół ma. Mamy jakieś drobiazgi na miarę zupełnie symboliczną. Bardzo proszę dziewczyny coś słodkiego, żeby głos pod trochę poćwiczyć. A my jeszcze raz podziękujemy oklaskami. Dziękujemy bardzo.